Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwa. Maciej Biesiada, Top Farms Agro. Znajduje się na plantacji nasiennej pszenicy Metronom razem z Panią Sylwią Krupiak, odpowiedzialną w naszej firmie za dobór odmian do naszej oferty. Pani Sylwio, dlaczego Metronom? Wybrałam tę odmianę ze względu na wierność plonowania w latach w różnych warunkach pogodowych. A jak ta odmiana zachowywała się w produkcji polowej i nasiennej na gospodarstwach Top Farms? Mamy tą odmianę w doświadczeniach już od kilku lat i na przykład w 2016 roku, kiedy wiele pszenic miało problem z przezimowaniem, Metronom nie miał tego problemu, bardzo ładnie przezimował i plonował na poziomie odmian wzorcowych. W 2017 roku natomiast, kiedy mieliśmy w okresie letnim problem z nadmiarem wody, opadów, i kiedy pszenice traciły parametry jakościowe i wylegały, Metronom też nie miał tego problemu, poradził sobie doskonale. Zebraliśmy go w bardzo dobrych parametrach jakościowych, bez jakichkolwiek problemów z wyleganiem. A jak w takich trudnych latach jak ten rok? Myślę, że też sobie doskonale Metronom poradzi, ponieważ specyfika pogody jest podobna jak w roku ubiegłym, czyli w 2018, kiedy nawiedziła nas fala wielkich upałów i braku deszczu. Metronom sobie też doskonale poradził, plonował na poziomie odmian wzorcowych, więc myślę, że w tym roku sobie też w taką pogodę poradzi. A zatem, drodzy Państwo, odmiana pszenicy ozimej jakościowej A Metronom dostępna w tym roku w szerokiej sieci dystrybucji, oczywiście w jakości Top Farms. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.